Jesteśmy już na antenie, jesteśmy już z Wami. Teraz będziemy rozmawiać o tym, jak dać sobie radę z nastolatkiem, często zbuntowanym nastolatkiem, bo tak też się zdarza i wszyscy ci, którzy byli młodzi, pamiętają swoje czasy młodości i nie idealizują ich i przede wszystkim nie idealizują siebie, to wiedzą, że czasami młodość durna, chmurna i po prostu czasami dzieją się różne rzeczy w naszych głowach, młodych ludzi. I wszyscy ci, którzy mają młodzież w domu, również dają sobie sprawę z tego, że to nie zawsze jest takie proste. No i dajcie mi wszyscy święty spokój. To jest hasło, które prześwieca konferencję i taki tytuł nosi również Konferencja Naukowa, Piąta Wojewódzka Konferencja Naukowa, a z nami ksiądz Bogdan Peć, dyrektor Ośrodka Dom Nadziei. Witam. Witam serdecznie. No i tak, dajcie mi Wszyscy święty spokój. Bardzo znaczący tytuł konferencji. Tak, to są słowa, które najczęściej młodzi ludzie wypowiadają, kiedy próbują nie zgadzać się z różnymi wartościami, które. My, jako dorośli, chcemy im przekazać. Tutaj ta nasza konferencja dotyczy takiego cytatu, które mówią, który mówią nasi wychowankowie, czyli mhm. dzieci i młodzież uzależniona. Często, kiedy rodzice dowiadują się o tym, że ich dziecko zaczyna brać narkotyki, sięga po narkotyki, to naj, taka pierwsza odpowiedź jest: Przesadzacie. Mhm. Dajcie mi święty spokój. Ja już nie dzieje. chcę tego słuchać. Oczywiście ja sam z tego wyjdę. Mhm, mhm. No i właśnie, konferencja ma na celu. Co tak naprawdę? Mm -hmm. Czy konferencja ma na celu e, przekazanie wszystkim, którzy się pojawią, jak sobie dać radę z tym nastolatkiem zbuntowanym, e, z tym nastolatkiem, który nie da sobie nic powiedzieć tak naprawdę? E, czy konferencja ma na celu przekazanie takich właśnie też wartości i takich e, cennych porad dla mm -hmm. tych wszystkich, którzy się pojawią? Znaczy to już jest, jak Pani zaznaczyła, piąta konferencja, mm -hmm. czyli od pięciu lat Zastanawiamy się razem z tymi osobami, które uczestniczą w tej konferencji, a uczestniczą osoby, które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą, czyli kuratorzy, sądowi, pedagodzy, wychowawcy, psycholodzy, czyli ci wszyscy, którzy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą. Yy, i czyli osoby, które na co dzień też borykają się z tym kłopotem, mm. często uzależnienia swoich wychowanków czy podopiecznych. I często słyszą od nich takie stwierdzenia, jak słyszą rodzice. I często Albo bardzo często stają z olbrzymią bezsilnością. Właściwie w jaki sposób pomóc? Do terapii nie można nikogo yy, zmusić, nie można nikogo przywieźć do ośrodka yy, w łańcuchach i powiedzieć: Będziesz się leczył. Do tego trzeba pomóc yy, młodemu człowiekowi, żeby zrozumiał i żeby uświadomił sobie, że można żyć inaczej. Mhm. I właśnie temat tegorocznej konferencji. I myślę sobie, że jest bardzo istotny dla terapeutów uzależnień, ale również i dla pedagogów i psychologów, bo dotyczy zagadnienia motywowania do terapii, czyli takiego rozmawiania, czy takiego przekazywania pewnej wiedzy, żeby młody człowiek miał refleksję i żeby zastanowił się, czy warto jest dalej brać, czy może spróbować jakoś z tego problemu wyjść. My mówimy tylko o uzależnieniu od narkotyków, czy Myślę, że tutaj równie dobrze możemy to połączyć z innymi uzależnieniami, prawda? Bo to Oczywiście. jednak jest bardzo duży problem, mhm. powiedziałabym nawet od, od dłuższego no. czasu. Tak, nasza fundacja pracuje y, z osobami nie tylko uzależnionymi od alkoholu i narkotyków, mhm. ale również. Uzależnionymi od tzw. zaburzeń behawioralnych, czyli hazard, gry komputerowe, internet, zakupy, seks, i mhm. inne czynności kompulsywne. Z tymi wszystkimi osobami również pracujemy, i myślę sobie, że sposób rozmawiania czy prowadzenia tego dialogu motywacyjnego w przypadku wszystkich uzależnień jest bardzo podobny. Zmienia się tylko jak gdyby substancja, mhm. czy zmienia się jakieś działanie, które dana osoba powtarza. I od niej się uzależnia. Myślę, że bardzo ważne jest to, aby rodzic, opiekun przekonał się, że samemu ciężko jest pomóc młodemu mhm. człowiekowi uzależnionemu. Ja myślę sobie, że rodzice się przekonują i to mhm. bardzo boleśnie o tym. Rodzicom towarzyszy często właśnie bezsilność, bezradność. Oni nie wiedzą, co zrobić. Ale często ta bezsilność powoduje, że kierują się emocjami, że albo stają się albo bardzo mocno karzący. Albo bardzo mocno przymykający oko na różnego rodzaju zachowania swoich dzieci. Mhm. Więc skorzystanie z pomocy osoby, która nie podejdzie tak bardzo emocjonalnie do dziecka i młodzieży, myślę sobie, że jest drogą wyjścia dla rodzica. Istnieje jeszcze coś takiego, jak wstyd opiekunów rodziców przed tym, żeby przyznać się, że dziecko. Ma problem tak Oczywiście. bardzo poważny. Oczywiście jest to y, jedno z wielu uczuć, które towarzyszy rodzicom naszych podopiecznych. Z jednej strony jest to olbrzymia złość, że dziecko sięgnęło po narkotyki, jest bezsilność, która też jest, jak gdyby, wyrazem tej złości, ale również jest poczucie winy. Nie dałem rady, nie hmm. sprawdziłem się jako rodzic. Moje dziecko zaczęło, nie wiem, grać w komputer i gra całymi dniami i nocami, nie chodzi do szkoły albo pije alkohol. Więc. Te uczucia oczywiście towarzyszą rodzicom naszych podopiecznych. Myślę, że to pojęcie dziecko jest bardzo szerokie w tym wypadku. Mówimy o pewnie już nawet kilku latkach, bo domyślam się, że 8, 9, 10 lat to się pewnie w... zaczyna, nie wiem, to już teraz, moje takie domysły, ale to trwa do. Znaczy, tak wcześniej tak wcześnie zaczynają się uzależnienia behavioralne. Tak. I tutaj myślę sobie właśnie, głównie dzisiaj to są gry komputerowe różnego rodzaju nawet te ręczne gry komputerowe które bardzo mocno pochłaniają dzieci natomiast uzależnienia od substancji psychoaktywnych to ta inicjacja to jest gdzieś wiek 12-13 lat czyli mhm. trochę później Ale myślę że ważne jest abyśmy mówili również o tych uzależnieniach behawioralnych Aha. bo nie wiem wydaje mi się że jeżeli młody człowiek jest już podatny na takie uzależnienie to nie wiem może upraszczam ale to jest taka trochę prosta droga do tego, żeby później też się od czegoś jeszcze uzależnić. No, to jest wielki skrót, który teraz poczyniłam, ale, ale chyba coś takiego jest. Kiedy ktoś, człowiek już jest poddatny na coś, no to niestety to, co dalej, może jeszcze bardziej kusić. Myślę sobie, że ma Pani rację. Nawet jeden z terapeutów amerykańskich stworzył takie określenie: nałogowa osobowość naszych czasów. Rzeczywiście, jeżeli zaczyna się od y, jednej, od, od jednej jakiejś, y, jakiej, jakiejś, jakiejś działalności, na przykład od. Grania w gry komputerowe, to w pewnym momencie próbuje się czegoś lepszego. Pojawia się mhm. alkohol, który często towarzyszy tym grom komputerowym, ale mogą się pojawić narkotyki, dlatego że cały czas chodzi o zdobywanie przyjemności, a pewne zachowania tylko do pewnego momentu dają przyjemność. Później one się trochę wypalają i trzeba sięgnąć po coś większego, mhm. innego, nowego, bardziej ekscytującego. E tak, z doświadczenia chciałabym zapytać, praca z tymi młodymi ludźmi, o tym, że nie należy do łatwych, no to jest wiadome, ale czy jest tak, że faktycznie, kiedy ci młodzi ludzie już się przekonują, że, że oni mają problem, czy to już staje się troszkę łatwiejsze, czy, czy już. Um, ta chęć pomocy od osób postronnych, dorosłych dochodzi do nich do głowy, do mhm. rozumu, że, że oni jednak mają, y, mają kogoś, mają wsparcie? Mhm. Ja myślę sobie, że ta praca z osobami uzależnionymi, myślę sobie, że bardzo uczy nas pokory. Mhm. I myślę sobie, że ona, z, z, ona wcale nie jest taka trudna. Ja myślę sobie, że my uczymy się podążać za naszymi wychowankami, mhm. uczymy się e, odnajdywać wraz z nimi te wartości, które gdzieś są zapomniane, te wartości, które warto jest wydobyć. I to jest piękne. Jest to praca, na pewno, która wymaga e, dużo e, pokory, cierpliwości, wyrozumiałości. Mhm. Ja niekiedy mam ochotę e, mocno na nich krzyknąć, e, kiedy robią dziwne rzeczy, które. Nie robi się normalnie, natomiast później przychodzi taka refleksja, że to, że młody człowiek zachowuje się w ten sposób, który wywołuje u dorosłego złość, to wcale nie znaczy, że chodzi mu o to, żeby tylko zdenerwować. Może chodzi mu o coś innego, może chodzi mu o to, żeby pokazać ja jestem, mhm. żeby zwrócić na siebie uwagę. Często nasi wychowankowie nie dostali y, takiego ciepła, no powiem, w domu rodzinnym, mm -hmm. bo tam są te największe deficyty, które powodują, że młody człowiek zaczyna brać narkotyki, sięga po alkohol, albo na przykład całymi dniami woli grać w gry komputerowe niż na przykład porozmawiać ze swoimi rodzicami. Oh, ciężki temat, ale, ale tak zasłuchałam się teraz. Ale zachęcamy wszystkich, którzy. Chcieliby wziąć udział w um, piątej wojewódzkiej konferencji naukowej. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Kiedy i gdzie? E, już powiem. W najbliższy czwartek, czyli 14 listopada mm. e, rozpoczynamy już o godzinie 10 i konferencja będzie trwała do godziny 13, a odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2. Mamy pięć zaproszeń dla naszych widzów. E, pięć pierwszych osób, które pojawią się na konferencji z hasłem TVS, e, oczywiście ma wstęp, może wejść, może dowiedzieć się. To no tak jest e, trudno przy takich sytuacjach powiedzieć: zapraszamy, bo, bo to znaczy, że jest jakiś problem, prawda? E, no ale z drugiej strony. Ważne jest to i dobre jest to, że są osoby, które pomagają walczyć z tymi problemami. Ja myślę sobie, że nie ma się co wstydzić, nawet jeżeli ktoś przychodzi, bo ma problem i chce się dowiedzieć, w jaki sposób pomóc swoim bliskim, bo myślę sobie, że to już jest pierwszy krok, żeby wyjść z tej całej bezsilności, z tej bezradności, która często towarzyszy rodzicom. Ksiądz Bogdan Peć, bardzo dziękuję. dziękuję Dyrektor bardzo. Katolickiego Ośrodka Dom Nadziei. Raz jeszcze przypominamy: wojewódzka konferencja, piąta wojewódzka konferencja naukowa. Dajcie mi wszyscy święty spokój, już w czwartek, 14 w Bytomiu. 친구야.